dziewczyna z grupu sypała. W jakich okolicznościach ją schwytano? Wygrzewała trupa od i tyle. Jesteśmy w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Białej, gdzie trwają przygotowania do nowej premiery. Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej premierze. Już 2 marca w sobotę o godzinie 18:00 Antygona Sofoklesa wraca na deski Teatru Lalek Banialuka. Po 20 latach, kiedy to premierę miała Antygona w reżyserii Bogusława Kierca, przyszedł czas na to, żeby opowiedzieć ją na nowo, zobaczyć, w jaki sposób odczytuje ten dramat nowe pokolenie, młodzi twórcy, w jaki sposób możemy tym dramatem rozmawiać z młodzieżą i z dorosłymi, którzy odwiedzają nasz teatr. Na własne oczy widziałem. Grzebała trupa pomimo zakazu. A ty co? Stoisz z pochyloną głową. Przyznajesz się do zarzucanych czynów? Tak. Ja to uczyniłam. Nie kto inny. Jaka będzie bielska realizacja Antygony, rozmawialiśmy z twórcami. Wiedziałaś, że zakazałem dokonywać tego? Tak, oczywiście. Dla mnie Antygona jest postacią uniwersalną, bardzo ważną postacią, z którą każdy spotyka się gdzieś na etapie szkoły, ale też otoczoną wieloma może stereotypami. Dlatego tą realizacją chcemy trochę odrzeć ją z tych stereotypów, pokazać na nowo, pokazać tak naprawdę, że Antygoną może być każdy. W każdym pokoleniu może się trafić Antygona i te zewnętrzne aspekty tak naprawdę są nieważne. Ważna jest ta siła wewnętrzna. Tak, bo nie stoi za nim ani Zeus, ani podziemna Dike, która strzeże sprawiedliwości między śmiertelnymi. Koncepcje scenograficzne w kwestii poduszek, faktycznie są to poduszki, jest to mur z poduszek, ale pierwsze wrażenie mamy tego, że faktycznie jest to mur okopowy. Nawiązujemy tu dużo do współczesnych sytuacji, też do wojny, ale wojny w pewnym uniwersalnym znaczeniu. Nie chodzi o jakąś konkretną wojnę, tylko ogólnie o całą sytuację. Więc tutaj nasz mur okopowy okazuje się być czymś miękkim, czymś, co jest do pokonania, tylko trzeba się odważyć. Przewyższały boskie, odwieczne, trwałe. Myślę, że muzycznie docieramy do młodzieży. Pojawia się w spektaklu techno. Pojawiają się też pieśni słowiańskie, śpiewane tylko przez aktorki, bez podkładu, więc mamy taką aurę magiczną, która, mam nadzieję, wpłynie dobrze językiem do młodzieży, bo jest to muzyka teraz mainstreamowa, można powiedzieć, i mam nadzieję, że nasi widzowie właśnie w tym się odnajdą, a zarazem poczują tą magię i siłę kobiecego śpiewu. Że śmierć mnie czeka, to wiem i bez ciebie. I bez tej groźby, którą straszy zakaz. Tyle, że dla mnie śmierć, nawet przedwczesna, to raczej zysk niż strata. Bo kto zaznał tak wielu nieszczęść, jak ja, nie chcę umrzeć? Premiera Antygony zaplanowana została na 2 marca 2024 roku.